Życie, kiedy trwa, wydaje się niesamowite, ekscytujące, kruche i nieprzewidywalne. Ale gdy spojrzysz na nie z pewnego dystansu, wszystko zdaje się kurczyć, aż całkowicie zanika. Kinofobia. Gdy spoglądasz na swoje życie z dystansu i próbujesz przelać je na papier, zaczynasz dostrzegać więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak to wszystko, co przeżyłeś, wydaje się być pomniejszone, skromniejsze, niemalże nierealne. Szukasz w swojej przeszłości tego, co było interesujące i piękne. Dostrzegasz zwyczajny dom przy zwyczajnej ulicy. Wygląda na mniejszy niż zapamiętałeś. Kiedyś szalone marzenia, przeszkody i ryzyko były dla ciebie codziennością. Pamiętasz gigantów, potwory i boginie, ale teraz jedyne co widzisz to zwykli ludzie stłoczeni w małych klasach i biurach. Każdy poruszający się naprzód małymi kroczkami niczym pionki po planszy. I nieważne jak wiele razy rzuciłeś kośćmi, każdy rzut powodował tylko drobne, nieznaczne ruchy. Trochę popracuj, trochę odpocznij, zaprzyjaźnij się z kimś, nieco się zabaw, chwilę się ponuć, troszkę się zbuntuj. Przeżyliśmy tak wiele tych symbolicznych momentów, które miały reprezentować coś całkiem innego. Nieustannie je sumujesz, ale czujesz, jakby się zapomniał czegoś policzyć. Jakiegoś skarbu, który musiałeś zgubić po drodze. I możesz uwielbiać swoje życie za każdy drobiazg, jaki się na nie składa. I mimo, że nie było czymś szalenie przełomowym, nic byś w nim nie zmienił. Bo może próbując stworzyć życie swoich marzeń, zostawiłeś w nim tyle miejsca na to, co może się stać, że zniknęło ci sprzed oczu to, co naprawdę się działo. A może nigdy tak naprawdę się z nim nie pogodziłeś, tak jakbyś wiedział, że nie takiego świata oczekiwałeś. Świata tak przyziemnego i pospolitego, że nie chciałeś w nim brać udziału, unosząc się gdzieś ponad nim. Gdzie nikt inny nie mógł spojrzeć z góry na życie, które zbudowałeś. Nikt inny oprócz ciebie.